Tytuł dzisiejszego odcinka: Pasek w spódnicy. Na przekór siwym włosom tak jestem roztrzepany, że byłbym na śmierć zapomniał o dwóch sprawach dużej wagi, które przypadają na drugą połowę XVII wieku. Są to dwie nowości, więc pierwsza gazeta polska, mianowicie Merkuriusz Polski, dzieje wszystkiego świata zamykający dla Informacji Pospolitej, i pierwsza poetka polska, Anna Stanisławska. Prymowo to Warszycka, za drugim mężem Oleśnicka, za trzecim Zbąska. Tę, pożal się Boże, poetkę wygrzebał nieoceniony odkrywca Aleksander Brückner przed zgórą 60 lat. Gdy po naszym zwycięstwie nad bolszewikami przyszło do targów wschodnich w Rydze, Moskale nie chcieli za nic wydać pani Anny Stanisławskiej, bo rękopis jej wierszowanych pamiętników nie był objęty katalogiem książek Biblioteki Załuskich. Pogrzebana żywcem nad Newą, czekała długo na rewindykację i dopiero w drodze handlu wymiennego Babina istny pasek spódnicy przybyła do Polski w 1934 roku. Wtedy już Petersburg od dawna zmienił swą nazwę na Leningrad. Przeżywszy wiele przygód za życia i po zgonie, pani Anna Stanisławska znalazła schron w Warszawskiej Bibliotece Narodowej. Czy to było miejsce jej wiecznego spoczynku, powiedzieć nie umiem. Jest bowiem rzeczą możliwą, że Niemcy skazali ją na całopalenie. Ale o pani Annie za chwilę. Na razie muszę zająć się pierwszą gazetą polską, więc wspomnianym Merkuriuszem, którego pierwszy numer ujrzał światło dnia 3 stycznia 1661 roku w Krakowie. Redakcja i drukarnia mieściła się w kamienicy Szoberowskiej na Wendecie. Choć krakowiak jestem, choć w Krakowie za szkołę chodziłem, przecież nie mam pojęcia, gdzie była dzielnica Wendeta i nigdy nie słyszałem o kamienicy Szoberowskiej. No, mniejsza z tym, w Polsce posiadałem komplet biblioteki miłośników Krakowa. Mógłbym więc łatwo zidentyfikować i kamienicę, i dzielnicę. Tu zaś w Londynie owa biblioteka jest niedostępna. Dla dokładności wypada zaznaczyć, że Polska dawnych wieków, już co najmniej 100 lat przed Merkuriuszem, znała coś w rodzaju gazet, ale były to jakby jętki, jednodniówki, ulotki, świstki, czasem dwustronicowe zaledwie, informujące o jakichś faktach, o bitwach, o zdarzeniach europejskich i naszych wewnętrznych. Do tych niby gazet włączyć trzeba pamflety polemiczne z czasu reformacji, krążące po całym kraju. W przeciwieństwie do owych świstków czy broszur, Merkuriusz był pierwszym pismem tygodniowym ukazującym się dość regularnie i miał oprócz numerów zwykłych, czyli ordynaryjnych, także wydania specjalne, zwane ekstraordynaryjnymi. Redaktorem i wydawcą nie był jakiś Krezus, jakiś magnat prasowy, ale klepiący bidę szlachetka Aleksander Gorczyn, który dokładał do interesu, a w końcu zbańczył. Odznaczał się poczuciem aktualności. Pisał bowiem, że co innego historia, a co innego dzień dzisiejszy. Historia według Gorczyna przykładami i doświadczeniem waży, przestrzega, napomina, strofuje i umiejętność spraw ludzkich i postępków czyni. Lecz historia starych nazbyt i niepamiętnych wieków nie jest do tego skuteczna jako tych, które nam są bliższe. Jak widzimy, pierwszy redaktor, pierwszy dziennikarz polski nie odznaczał się stylem szczególnie lotnym i przystępnym, ale trzymał rękę na pulsie spraw bieżących, redagując swe pismo w ten sposób, że na pierwszych dwóch albo trzech stronach podawał coś w rodzaju depesz zagranicznych, poświęcając ostatnią stronę wiadomościom krajowym. Zdawał sobie sprawę z tego, jak trudne go czeka zadanie. Pisał bowiem we wstępnym artykule pierwszego numeru: stądże nową dotąd Polszczę rzecz przedsiębiorę, gdym umyślił wieku teraźniejszego wiadomości przykładem obcych narodów co tydzień do druku podawać i, ile zdolność moja zniesie, informować doskonale, co się godnego widzenia tak w ojczyźnie, jako i po świecie wszystkim, a mianowicie w Europie i chrześcijaństwie dzieje. Zaczynam tedy, daj Boże, szczęśliwie.
Na przekór temu westchnieniu do Boga, na przekór przywilejowi królewskiemu, który gwarantował wolność, Gorczyn splajtował rychło. Musiałem o nim wspomnieć, musiałem łzę uronić, gdyż za granicą na wygnaniu piastuje oficjalną godność tak zwanego seniora, czyli jakby honorowego prezesa Związku Dziennikarzy Polskich. Dodam jeszcze, że od kilku lat studenci polscy wydają w Londynie żywe i buńczuczne pisemko pod tytułem Merkuriusz Polski, nowy, ale dawnemu wielce podobny. W przeciwieństwie do Aleksandra Gorczyna ci młodzi wydawcy nie zbańczyli jeszcze i, jak się zdaje, nie zbańczą. Co rzekszy, biorę się do Anny Stanisławskiej, pierwszej poetki Polski. Rzecz ciekawa, że w dziedzinie sztuki wyprzedziła Stanisławską jakaś kompozytorka o ślicznym, uduchowionym imieniu, mianowicie Duchna Jankowska, której twórczość przypada na czasy bardzo dawne, bo na okres panowania Jagieły. O Duchnie Jankowskiej wiedzą tylko specjaliści, natomiast o Stanisławskiej jest wiadomo więcej. A nawet zachował się jej portret, mocno zniszczony, ale przecież taki, który daje pewne wyobrażenie o tej Herodbabie. Nie miała w sobie nic z przysłowiowej trusi, przeciwnie. Potrafiła w sposób zresztą niezbyt szczęśliwy kierować swoim dość bogatym życiem osobistym i sprawami majątkowymi. Oprócz portretu, cudem jakimś ocalałego i przechowywanego na plebanii we wsi Dys pod Lublinem, dotrwała do naszych czasów romantyczna legenda, wedle której narzeczony Stanisławski podczas powodzi wpław może kraulem przepłynął wzburzone nurty Wisły i z Pragi dostał się na lewy brzeg. Bardzo to ładna historyjka, lecz po pierwsze, Stanisławska miała trzech mężów, sama zaś w swym dziele o tym epizodzie nie wspomina. Pisze natomiast o dość ryzykownej przeprawie łodzią i o tym, że rybacy nie bardzo kwapili się do tego, by hazardować życie. Mojej pogawędce dałem tytuł Pasek w spódnicy, bo też obszerny, składający się z blisko 6000 wierszy, poemat autobiograficzny Stanisławskiej to prawdziwa kopalnia przeróżnych szczegółów obyczajowych, towarzyskich, codziennych, a przedstawionych żywo, z inteligencją, barwnie, czasem kawa na ławę. Są tam aż trzy śluby. Jest długi, głośny, pociągający za sobą interwencję dworu królewskiego rozwód. Są choroby, pogrzeby, procesy. Jest nawet wspomniana wcale nie na marginesie wojna, mianowicie wyprawa wiedeńska, w której trzeci mąż Stanisławski odniósł śmiertelną ranę. Poemat nosi tytuł Transakcja albo opisanie całego życia jednej sieroty. Ta sierota miała własną, a silną wolę i nikomu nie dałaby się zjeść w kaszy. Nazwisko dzisiaj nic nam nie mówi, ale owi Stanisławscy to jakiś wielki, potężny ród, spokrewniony lub spowinowacony z pierwszymi familiami w Polsce. Dość powiedzieć, że autorka była bliską kuzynką Sobieskiego, że w jej paranteli powtarzają się takie nazwiska jak Potockich, Oleśnickich, Lanckorońskich, Zebrzydowskich i innych Czartoryskich. Pierwszym mężem był kasztelaniec krakowski Jan Kazimierz Warszycki, brzydel okropny, właściwie monstrum. Wyszła za niego gwałtem przymuszona przez ojca. Musiał ten mąż mieć także inne wady czy defekty, skoro po wielu korowodach, a przy pomocy Sobieskiego, przeprowadzono unieważnienie małżeństwa. Autorka opisuje ślub następująco. Już tu stanąć na kobiercu, a na co ozdobny wieńcu otoczyłeś moje skronie? Niech tu każdy już na stronie przypatrzy się, co za para, jak natura formowała. Ni sum z wąsem zapuszczonym, żuraw z karkiem wyciągnionym. Tak jest ten mąż, trochę sum, trochę żuraw, a w ogóle do niczego. Biskup z tulą wiąże ręce. O, w jakiej teraz jest męce serce, które czymś się brzydzi, towarzyszem sobie widzi. Po ślubie młoda para udaje się do domu oblubienicy, a pan młody, niedolęga, skończony, znalazłszy się na miejscu, w ogóle nie wie, o co idzie i mówi, że ja tego nic nie wiedział, dokądeśmy przyjechali i po cośmy tam jechali. Cóż za hebes, cóż za niedojda.
Autorka sama pisze, że wpadła w sidła i dokładnie przedstawia proces rozwodowy, który trwał bardzo długo. Mówi zawiedziona małżonka, a do sądu duchownego, przed nuncjusza samego, mając za fundament tego przymuszenie ojca mego. Jak z zacytowanych próbek bez wartości wynika, nie powinniśmy się doszukiwać poezji w jej wierszydłach. To raczej szara proza ubrana w dość poprawny rytm i w okropnie kulawe, częstochowskie czy kalwaryjskie rymy. Długo przyjdzie nam czekać na poetkę utalentowaną i odznaczającą się polotem. Nie znajdziemy talentu ani polotu u następczyni Anny Stanisławskiej, więc u Elżbiety Drużbackiej. Poetką, prawdziwą poetką, choć w ograniczonej skali, okaże się pod sam koniec XVIII wieku Konstancja Benisławska. Natomiast, jak siebie samą nazwała sierota Anna Stanisławska, rozwódka i dwukrotna wdowa, poetką nie jest. Pisała z myślą o czytelniku, do którego zwraca się w samym zakończeniu swej autobiografii, mówiąc: teraz nie żyję, lecz jakbym umarła, bom jak pociechy, tak smutki zawarła. W zimnym grobowcu ona już złożyła. Ani się cieszyć, ni będę smuciła. Kreśląc w finale te żałosne słowa, autorka była jeszcze osobą młodą. Mogła bowiem mieć lat 33 lub 34. Porównała swój poemacik do zimnego grobowca. A tymczasem jest to utwór tętniący życiem, niepozbawiony wdzięku, jakim odznacza się każdy skarb odkopany przypadkiem. W opisie swych perypetii rozwodowych Anna Stanisławska nie żałuje kolorów, a nawet przedstawia ten skandal z humorem, lecz bez cynizmu, który znajdziemy ponad miarę w wydanych niedawno w kraju pamiętnikach Magdaleny Samozwaniec. Stanisławska ma takt, ma poczucie właściwych granic, choć jej poemacik, zwłaszcza pierwsza część, jest jakby rozdziałem kroniki skandalicznej XVII wieku. Dzięki Kolumbowi literatury polskiej, którym był szczęśliwy szperacz i odkrywca Aleksander Brückner, jesteśmy bogatsi o pamiętnik, który stanowi jakby uzupełnienie pamiętników Paska. No, oczywiście porównanie zbyt pochlebne, bo Stanisławska nie miała tego talentu, którym Bóg sowicie obdarzył imci pana Jana Chryzostoma. Lecz przez poemat o smutnym tytule Opisanie całego życia jednej sieroty przewija się wcale wartką, bujną falą korowód rozmaitych postaci, rozmaitych konfliktów, zdarzeń natury prywatnej, obejmujących w sumie spory kawał historii obyczajów w XVII wieku. Uważałem za obowiązek mój pokrótce wspomnieć o tej pierwszej poetce polskiej. Czemu zadość uczyniwszy, kończę słowami: baba z wozu, koniom lżej. Byliśmy gośćmi Zygmunta Nowakowskiego z Londynu, który w swej gawędzie historyczno-literackiej mówił o pasku w spódnicy.